marszałek Witek, posłowie nie mogą głosować. Swoją drogą tutaj wraca jak bumerang m.in. postulat polityków opozycji, którzy kilka dni temu zwracali się z prośbą do marszałek Witek, żeby w związku ze zmianami, jeżeli chodzi o obostrzenia i walkę z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, zmienić też tę liczbę polityków, którzy tutaj fizycznie w Sejmie mogą przebywać i żeby ją podwyższyć. Tego chcieli m.in. przedstawiciele Platformy Obywatelskiej. Na razie czekamy na to, co się wydarzy. Nie wszyscy politycy mogą zdalnie w tym momencie głosować. Aby zakończyć, naciśnij krzyżyk lub odłóż słuchawkę, Radomir Witt, do którego będziemy wracać do niedziałającego, jak Państwo słyszeli chwilowo, Sejmu. To taki nie najlepszy czas dla Prawa i Sprawiedliwości, bo mało, że telefonia komórkowa, proszę Państwa, nie działa. No to jeszcze kilka cytatów, które chyba też nie poprawiają nastrojów. Dlatego, że na podstawie rozpatrywanej w Senacie ustawy w pełnym zakresie nie da się przeprowadzić wolnych wyborów. Te słowa zelektryzowały wczoraj po południu bardzo wielu, dlatego, że to słowa przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej. Jakby tego było mało, to podobne zdanie mają, Państwo już o tym wiedzą, sędziowie Sądu Najwyższego, Rzecznik Praw Obywatelskich, a nawet OBWE. Do wyborów teoretycznie 11 dni i wciąż nie wiadomo, czy i jak zagłosujemy. Z mego punktu widzenia jest tyle zastrzeżeń, że obawiam się, że w pełnym zakresie nie uda się przeprowadzić wolnych wyborów. Powiedziałabym, że projekt w takiej formie, w jakiej jest teraz, potrzebuje dopracowania i bardzo dużej liczby poprawek, zanim będziemy mogli powiedzieć, że jest zgodny z międzynarodowymi standardami. Wybory w tym kształcie nie powinny się odbyć. Mamy do czynienia ze stanem epidemii. I w takich warunkach po prostu wyborów się nie przeprowadza, bo nie można przeprowadzić kampanii wyborczej i tworzy się stałe zagrożenie dla zdrowia i życia obywateli. Po trzecie, no już w samej tej ustawie wprowadzenie zasady wyłącznego głosowania korespondencyjnego narusza zasady powszechności, tajności oraz bezpośredniości wyborów. Takich krytycznych zdań wiele, ale to o to zdanie szefa Państwowej Komisji Wyborczej pytaliśmy. Przede wszystkim pytał Konrad Piasecki, a odpowiadał Michał Wójcik, wiceminister sprawiedliwości. Panie ministrze, co jeszcze musi się wydarzyć, żeby rządzący uznali, że głosowanie korespondencyjne 10 maja to idea nie dość, że zła, to jeszcze skazana na klęskę? A jaka jest alternatywa? Bo równie dobrze mógłbym takie pytanie dzisiaj postawić naszej opozycji. Jaka jest alternatywa? Ja panu odpowiem krótko. To jest alternatywa polegająca na chaosie, na anarchii, ponieważ pamiętajmy, że kadencja prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej kończy się 6 sierpnia. Od 7 sierpnia nasz kraj miałby sytuację, byłby w sytuacji, w której nie byłoby jednego z najważniejszych organów, właściwie najważniejszego organu władzy wykonawczej. No, ta sytuacja jest niedopuszczalna, stalibyśmy się pośmiewiskiem dla całego świata. Szef Państwowej Komisji Wyborczej mówi o tym, że nie da się dzisiaj przeprowadzić wolnych wyborów. To naprawdę nie jest coś, co daje panu do myślenia? To było zdanie, które wypowiedział przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, a nie wiem w odniesieniu do czego ono się odnosiło, bo być może, panie redaktorze, odnosiło się do samorządów tych, które wbrew prawu nie chcą dzisiaj przekazywać dane z rejestrów. Być może o to chodziło. No nie wiadomo, o co chodziło, to Agata Adamek jest na posterunku, żeby wyjaśnić, o co chodziło. Agato, dzień dobry. No zacznijmy od tego, że po pierwsze, no rozumiem, że wiele głosów można lekceważyć, obserwujemy to od dawna. Pytanie, czy głos szefa PKW też przez rządzących zlekceważony będzie, albo inaczej, czy rządzący wiedzą już, o co chodziło szefowi PKW? Wiedzą doskonale, o co chodziło szefowi PKW, tak mówią politycy opozycji, tylko nie chcą tego przyznać. Wykonują pewne akrobacje polityczne, akrobacje retoryczne, by udawać, że nie wiedzą, o co chodzi bardzo ważnemu, najważniejszemu w Polsce urzędnikowi, czyli szefowi Państwowej Komisji Wyborczej. Najważniejszemu w sensie takim, kto odpowiada za ważność wyborów, kto czuwa nad tym, by te wybory spełniały standardy konstytucyjne. W dodatku o tyle są w trudnej sytuacji, że to jest ktoś, kogo sami na tę funkcję nominowali, bo to przecież osoba, Sylwester Marciniak, sędzia Sylwester Marciniak, która pełni funkcję szefa Państwowej Komisji Wyborczej z wyboru już dokonanego za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Nikt nie wierzy w to, że Prawo i Sprawiedliwość nie wie, o co szefowi PKW chodziło. Może też chodzić, ja już słyszałem takie interpretacje o postawie Senatu, że na pewno pan Marciniak miał na myśli to. No przecież oni kombinują jak mogą, szyją jak mogą, szukają jakichś uzasadnień do rzeczy, które są oczywiste. Przecież jest jasne, o czym mówił przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej. I tak jak na ezopowy język, którym się na co dzień Państwowa Komisja Wyborcza posługuje, no to użył broni naprawdę
ciężkiego kalibru. Ale dopóki prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński nie cofnie się przed organizacją wyborów w maju, dopóty politycy Prawa i Sprawiedliwości będą do nich przeć i żadne opinie, żadne oceny, których już jest przecież mnóstwo od bardzo wysokich autorytetów, tutaj niczego nie zmienią, mówi Marcin Kierwiński z Koalicji Obywatelskiej. Zakaz przeprowadzania wyborów. I moim zdaniem ten zakaz już dziś obowiązuje.